Pokazuje się tutaj w Krakowie film Warszawa do wzięcia o dziewczynach z terenów popegeerowskich, które próbują zacząć życie w Warszawie, o młodych dziewczynach. Wydawało się, że to jest temat już dawno taki, który już jest nieaktualny. One jakby nie tylko chcą zacząć żyć, one chcą po prostu zmienić swój los dotychczasowy. A ten temat, tak, oczywiście też wszystko to, co przeczytałyśmy, bo bardzo dokładnie się przygotowywałyśmy do tego filmu i czytałyśmy bardzo dużo rzeczy na temat terenów popegeerowskich. I jeżdżąc, robiąc dokumentację, weryfikowałyśmy, na ile to jest prawda, na ile to się zgadza, na ile nie. Ale co nas zainteresowało w tym temacie, to jest temat, który pozwala przyjrzeć się, przynajmniej nam się tak wydawało, że przyjrzeć się człowiekowi i zastanowić się nad pytaniem, od czego zależy to, kim jesteśmy. Zaczęło się od tego, że znalazłyśmy notatkę w prasie o tym, że jest taki program dla dziewczyn z popegeerowskich terenów, program aktywizacji zawodowej, że mogą przyjechać do Warszawy i zmienić swoje życie. I początkowo, no, jak znalazłyśmy ten temat, to pomyślałyśmy sobie, że to jest no, świetny materiał na film, ale byłyśmy też w pewnym sensie też sceptyczne, czy zastanawiałyśmy się, na ile ten problem byłych PGR-ów jest jeszcze aktualny, to o czym mówiła Karolina, dlatego weryfikowałyśmy ten temat. I nasze podejście też na początku było takie, że oczywiście program jest wielką szansą i spodziewałyśmy się zupełnie innego przebiegu historii naszych bohaterek, a rzeczywistość nas zaskoczyła. Ja mam wrażenie, że bardzo tak pochylacie nad tymi dziewczynami, że to jest zrobione tak z troską o nie. Czy one były łatwymi bohaterkami, bo wygląda, że nie. Bywało wspaniale, że mieliśmy bardzo dobry kontakt i że ta współpraca wychodziła. Bywały momenty, że nagle nie wiadomo dlaczego w ogóle nie dało się w ogóle współpracować. Także, no ale o tym też jest trochę ten film. Myśmy przyjechały tam i rzeczywiście spędziłyśmy trochę czasu, zanim wyciągnęłyśmy tą kamerę. Na tyle, na ile oczywiście jakby mogłyśmy sobie ze względów produkcyjnych pozwolić. Natomiast no, oswajałyśmy się długo z dziewczynami i zależało nam, żeby podejść tak blisko. Zresztą często nas widzowie pytają, jak zrealizowałyśmy ten materiał, że bohaterki nam pozwoliły podejść tak blisko. No to odpowiedź jest taka, że było to mnóstwo czasu, pracy takiej, żeby poznać drugiego człowieka, zbliżyć się, żeby dziewczyny nam zaufały. No i musiałyśmy też jakby odsłonić nasze intencje, tak, że nie chciałyśmy dziewczynom zrobić krzywdy, tak, chciałyśmy opowiedzieć o nich, pochylić się nad nimi i przede wszystkim, no, stawiałyśmy się na ich miejscu na tyle, na ile można, tak, próbowałyśmy sobie wyobrazić, jak my byśmy się zachowały i kim byłybyśmy, gdybyśmy się wychowały w takich okolicznościach, w takim środowisku i z tej perspektywy jakby zaczęłyśmy patrzeć też na ich wybory, na ich decyzje, na koleje losu, na to wszystko, co im się przytrafiało. Zaczynałyśmy je z czasem rozumieć, ale był to dosyć długi proces mozolny, czasami też irytujący, bo były takie chwile, kiedy nas dziewczyny też drażniły tą taką swoją bezradnością, ale z czasem oczywiście zaczęliśmy rozumieć, dlaczego tak się dzieje. Trwa dyskusja na temat metod, jakimi robić dokumenty, że one są czasem, są to czyste dokumenty, takie w starym stylu, a często nie. Jaką metodą wy chciałyście zrobić swój film? Nasza metoda była tradycyjna, to taki typowy dokument obserwacyjny. Nie chciałyśmy reżyserować naszych bohaterek, jakby kreować sytuacji, tylko podejść na tyle blisko, żeby w miarę, oczywiście jest to zawsze subiektywny jakiś rodzaj prawdy, którą pokazywaliśmy, żeby opowiedzieć historię tych dziewczyn. Natomiast sposób narracji, myślę, że jest zbliżony do fabuły, kiedy te wątki trzech naszych bohaterek się splatają i jakby każda z nich opowiada krok dalej, jakby prowadzi tą narrację dalej i to się wszystko jakby zazębia i składa się, tak mi się przynajmniej wydaje, na historię jakby jednej osoby, jednego człowieka, taki wspólny los. Takich dziewczyn jest całe mnóstwo i tak naprawdę, kiedy robiłyśmy dokumentację do filmu, szukałyśmy bohaterek, bardzo długo to trwało, to było kilka miesięcy i przejechałyśmy tak naprawdę Polskę wszerz i wzdłuż w tych wszystkich terenach popegeerowskich i wybrałyśmy dziewczyny, które w naszym odczuciu były najbardziej zdeterminowane do tego, żeby zmienić swoje życie. I w tym kontekście myślę, że kiedy się będzie oglądać ten film, tym bardziej się, wydaje mi się, mam taką nadzieję, że można zrozumieć skalę tego problemu, zjawiska,
No bo nas to zaskoczyło. Myśmy były, no ja byłam wstrząśnięta, myślę, że Karolina też. A powiedzcie, czy film jest zrozumiały za granicą? My się bardzo martwiłyśmy, czy on będzie zrozumiały za granicą. Okazało się, że tak, że my mamy PGR-y, a oni mają swoje też dzielnice biedy. I to jest identyczne, jakby, że ten mechanizm jest taki sam. Bieda jest tak naprawdę jakby stanem, w pewnym sensie umysłu, ducha, tak, mentalnym, to o czym opowiadałem, to jest właśnie taka bieda mentalna, to jest jakby scheda po tych PGR-ach i ta bieda jest dziedziczona z pokolenia na pokolenie, tak. W tej chwili wygląda na to, że dzieci naszych bohaterek będą musiały podobnie. To jest przerażające, że to jest taki łańcuch, PGR-y upadły, wydaje się, że jakby problemu nie ma, że temat został zakończony, natomiast on jakby żyje dalej w tych ludziach, ta świadomość, ta mentalność jest dziedziczona i to jest właśnie przerażające. Jak z dystrybucją filmu? Warszawa do wzięcia jest do wzięcia dla dystrybutorów. Jeżeli ktoś jest zainteresowany, no to myślę, że ze strony naszych producentów nie będzie jakichś, mam nadzieję, przeciwwskazań. No chciałybyśmy dotrzeć, zresztą mamy takie plany, żeby ten film dalej żył i żeby też zrobić coś w sprawie tych dziewczyn, albo przynajmniej dotrzeć do ludzi, którzy w pewnym sensie mogą mieć jakiś pomysł na jakiś program, na kontynuację, na to, żeby rzeczywiście ten los mógł się tak faktycznie odmienić.